Witam wszystkich z tej strony Tula. My jesteśmy w kolejnym odcinku z LEGO Jurassic World. I dzisiaj zaczynamy już ostatnią, trzecią część Jurassic Parku. Także idziemy zobaczyć, co nas tutaj czeka. I bet you didn't know this. Podeszły wiek 30 lat, no proszę. Choroba lub głup. A nie, taki inny zwierząt. O! Gdzie my jesteśmy? Dr. Grant. I give you the resonating chamber of a velociraptor. Oh. This is brilliant, Billy. Really it is. Sad to say, I'm gonna have to pack up in 4 weeks. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda and I just love the outdoors. Heck, we've been on just about every adventure tour they can come up with. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide. And of course, we'd love to make a contribution to your research here. Któż by się oparł? Wake me when we get there. Unidentified aircraft approaching Isla Sorna. You are flying in restricted airspace. Cóż to pieniądze potrafią zrobić? Aha, jakieś zwidy. Albo może się nie. No. I think they're looking for someone. What are they doing? They're setting up a perimeter to make the place safe. On this island, there is no such thing as safe. We have to get back on that plane. Will you tell your wife to stop making that noise? That is a very, very bad idea. Gdzie ona tam wlazła w ogóle? Tak, spoko. Kobiety. No dobra. To... O nie! To są te małe, wstrętne gady. Nie wiem, tak właściwie gdzie my tu mamy iść, ale tam widzę tylko... No! E? Co? O co tu chodzi? Wynocha! Boże święty! Aha, haki jakieś mamy, dobra. Zaraz, bo tu jest klocek! No. Patrzę jeszcze tutaj. Tu się nic nie ma. To chyba... No nie. Do widzenia. Jeszcze zobaczymy z tej strony, co jest. Wow! Nie! Jezus, czy wy musicie się tu plątać? Naprawdę. Boże, jakie wielkie mrówki. Czy co to jest? No, mrówki. Spoko. Widzę masę do rzucania, ale my tu chyba nie mamy osoby, która może rzucać, co? O, klocek tu! Klocek! Halo! Ej! Tam był granatowy klocek. Dobra, to tu chyba raczej już nic nie będzie. Tu jest ta. Jak tam się dostać? O, chwila, było! Aha. No! Nie! Szybko! Spadaj, maluchu! Nie w tą stronę! Dobra, mamy cię. Haha! No, czy tu coś możemy zrobić, czy nie? Chyba nie.
Nie. No dobra, to idziemy tutaj na tym. Tu się kimś da rzucić? Chyba nie. Nie, nie da się. Dobra, tutaj hak. Chodź. Aha, w ten sposób, dobra. Ciągnij! Okej. Okay. Co tu znowu? Aha. Tak, jak zawsze to musi być ktoś inny niż mam. No ej! Dlaczego ty się nie chcesz, no właśnie, zmienić mi to? No ej! A ty też możesz? Czy ty stamtąd zszedłeś? Naprawdę? Oj, dziecko. To nic, idziemy dalej w takim razie, bo tu nic nie zrobię. Aaaa! Tu nic nie zrobimy. Musimy jakieś tutaj wejście chyba zrobić. Wow, chyba coś popsułam? No cóż. Życie. Dobrze mi idzie. Psucie. O. Aha, tutaj mamy ten hak, tak? No, na górę. Dobra. Tu? A ty tutaj nie możesz kopać? Możesz, no właśnie. Tamten już oczywiście zeskoczył na dół, prawda? Ta inteligencja tutaj tych ludków z Lego, to naprawdę. No, powoli. Tamta się drze ciągle. Chodź, chodź. Skopa. Czemu nie? No i? Dobra. Zostaw tą swoją linkę, bo teraz jej chyba nie potrzebujemy jak na razie. O! Gdzieś ty tam wszedł? Aha, tu teraz potrzebujemy tego... No właśnie ciebie, o. Chodź. Nie! No bo spadniesz. No, jak ty masz to przeciąć? Halo? Y? Czemu on tego nie dnia? Zobaczcie, no nie da się. Może coś się... Zobaczyło, czy coś? Teraz się uda. Ej. Naprawdę. Nie się nie da. Dobra.
No tak, ty musiałeś tutaj zostać? Bo czemu nie? Amanda, Dr. Grant said that's a bad idea. What? He says głośniej. What's the bad idea? No już chwila. A jest kluczuszek. Dobra. Schody. Super. A, dobra. Trzeba przepchnąć chyba, tak? Co? A, tu jest do przecięcia, chodź. Czy wy to widzicie? Jak ja mam się tu dostać? To nie ty jesteś? No nie, ej. Ja to chcę. Szkoda, że się nie da. No, jesteśmy. Co, będziemy uciekać znowu? Nie, do samolotu, dobra. What about the other guy? Cooper's a professional. He can handle himself. Halo. No tak, wycieraczkami był. A co tam? No to. Daleko polecieli, nie ma co. Who has a satellite phone? I do. No, nie podoba mi się to. Przeciął pazurem. Co? No i mam muzyk. Tak, telefon, tak. To było mądre. Nie, dlaczego? A, dobra. Nie, tam była skrzynka! Oh my god, oh my god! No, jak zwykle wszystko omijam, bo przecież, a co? Jezus, co mnie teraz goni? Jakieś... Skrzynka! No jak ja niby ją miałam tam dostać? Nie. Boże święty, wstawaj! Goni nas ten wielkolud! Uciekaj! No, pięknie skoczyłaś, pięknie. Nie. Slalom, slalom! Może tu wiecznie trzeba przed kimś uciekać. Nie. Oh my god. Trafił mnie! Dobra, chyba koniec, co? O, dyby. No widzisz. Tak, pewnie. Podrażnij go jeszcze trochę. Czemu nie? Co tam? O, koniec! Słuchajcie. Tak, teraz ostatnio poza rejestrem Ingenu. Teraz trochę krótsze są, widzę, te poziomy. Ale no tak jak mówię, no jeden krótszy, drugi dłuższy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No tutaj chyba... Tu prawie nic nie zdobyłam. Zawsze jak uciekam, to mało co zdobywam.
Patrzcie, ile tych postaci, co? Masakra. Strasznie dużo. Zardzewiały. Dlaczego zardzewiały? Dinozaura nie ma, no bo tam się nie dało. Dobra. Okej, okay, no to tutaj już, kochani, będziemy kończyć. Tamten w tych dybach się zobaczcie. Znajdziecie się uwolni, no bo jak żeby inaczej. Tam jest coś do rzucania. A, ty jesteś tutaj, dobra. Dobrze, kochani, tutaj sobie skończymy. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pełen emocji, znowu. Wiecznie gdzieś uciekamy przed kimś. Ja nie wiem, on tu chyba zaraz się uwolni z tego. Ale to nic, to już w kolejnym odcinku. A na dziś się żegnam i do usłyszenia. Pa, pa.